Każdego roku w okresie letnim pojawia się problem z gniazdami szerszeni oraz os, które nie tylko są uciążliwe, ale również mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. W walce z owadami błonkoskrzydłymi mogą pomóc nam strażacy. Od początku lata strażacy w dość znacznej ilości wyjeżdżają do zdarzeń związanych z usuwaniem gniazd owadów błonkoskrzydłych. Są to osy, szerszenie, trafiają się również roje z pszczołami. Tych zdarzeń w sumie od początku lata odnotowaliśmy 26. Zdarzenia występują na całym terenie powiatu kutnowskiego. Owady błonkoskrzydłe, jak osy, pszczoły czy szerszenie, bywają agresywne. Nie wolno gniazd spryskiwać wodą, nie wolno rzucać w nie żadnymi przedmiotami. W ten sposób można je tylko rozzłościć, przestrzegają strażacy. Takiego roju czy takiego gniazda nie należy usuwać samodzielnie. Nie należy się zbliżać do niego. Tutaj taka zalecana odległość to jest 20 metrów w terenie otwartym. Natomiast jeżeli gniazdo takie znajduje się w pomieszczeniu, natychmiast pomieszczenie należy opuścić. Kutnowscy strażacy do walki z owadami błonkoskrzydłymi mają specjalne pszczelarskie kombinezony ochronne. W takie ochronne stroje wyposażone są również jednostki z całego powiatu, które są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.